przed Państwem 513 radiowy finał Listy Śląskich Szlagierów, szlagierowo.pl, który przedstawi Joanna Kaczarowska. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Dziś kilka słów o 513 notowaniu radiowej listy śląskich szlagierów szlagierowo. Jak ono wyglądało? Proszę posłuchać. Na miejscu 10 Edek Dworniczek, Moja Nadzieja. Miejsce 9 to Paweł Gołecki, Spojrzenia. Na 8 Mirek Szołtysek, Lato w nas jest. Miejsce 7 to Tim Fabian, Zabiorę Ciebie do gwiazd. Kobiety na walizkach, Wschody i Zachody Słońca. Miejsce 6 w tym tygodniu. Na 5 Dawid Janiak, Apetyt na życie. 4 Sylwia Drzewiecka, Kocha być choćby chwilę. 3 Karpowicz Family, Zobacz jak pięknie. Na miejscu 2 Bożena Mielnik, Tak bardzo chcę. I miejsce 1 Bernadeta Kowalska, Śpiewaj z nami. No i tak właśnie wygląda 513 notowanie radiowej listy śląskich szlagierów szlagierowo. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do usłyszenia za tydzień. Na fotelu lidera następuje zmiana, gdzie zasiada szlagier Śpiewaj z nami w wykonaniu Bernadety Kowalskiej. Szlagier Śpiewaj z nami pochodzi z dwupłytowego albumu Najpiękniejsza nuta z całego serca dla Ciebie, Bernadety Kowalski, do którego tworzy się teledysk Zobaczcie szlagierowe shorty. Zespół Pieśni i Tańca Miedarzanie. To właśnie oni dzisiaj zaprezentują się w strojach z regionu Żywieckiego, Spisz, Śląski i Cieszyński. Jest to strój kobiety w stroju cieszyńskim, Śląsk Cieszyński. Państwo mają strój spiski, to górale na pograniczu Polski i Słowacji. Drodzy nasi widzowie, już niebawem zobaczycie piękny teledysk. Ten teledysk już niebawem premierowo na szlagierowo.pl. Życie to gra, nie każdy. Zła. W górę czy w dół, dziś karty
Kto się czuli, ten się lubi, każdy o tym wie. Krótko mówiąc, to już miłość jest. To przysłowie znane od lat wielu, choć na pozór tylko to gra słów. Lecz miłości, uwierz mi, mój przyjacielu, po deszczowej nocy słońce wstaje znów. Kto się czuli, ten się lubi, każdy o tym wie. Kto się czuli, ten się lubi, tak było i jest. Kto się czuli, ten się lubi, każdy o tym wie. Krótko mówiąc, to już miłość jest. Kto się czuli, ten się lubi, każdy o tym wie. Kto się czuli, ten się lubi, tak było i jest. Czuli, ten się lubi, każdy o tym wie. Krótko mówiąc, to już miłość jest. Złość miłości nie zaszkodzi, choć czasem mamy gorszy dzień. Znów na niebie po złej burzy pętla wschodzi i z ochotą znowu pogodzimy się. Kto się czuli, ten się lubi, każdy o tym wie. Kto się czuli, ten się lubi, tak było i jest. Kto się czuli, ten się lubi, każdy o tym wie. Krótko mówiąc, to już miłość jest. Kto się czuli, ten się lubi, każdy o tym wie. Kto się czuli, ten się lubi, tak było i jest. Kto się czuli, ten się lubi, każdy o tym wie. Krótko mówiąc, to już miłość jest. Kto nie zna tego przysłowia, prawda? Kto się czubi, ten się lubi. Za nami Golden Mix. Można zagłosować na ten szlagier, wysyłając SMS-a na numer 7168, w treści wpisując LSS Top i kod teledysku 2990, ewentualnie 2990. Zmienisz, gdy ty sam zrobisz.
kraty jeszcze czas niedobry, na te żółcie i cynobry, i na brąz, na czerwienie, na smuteczki i płócienie. Zostań, zostań w letnim stroju, niesie chłodny niepokoju. Zapraszamy się unieść ponad świat. Kręci się, wybieram kartę jaką chcę. To co mam, jedynka, bo o wysoką dziś stawkę dam. Niebieskie łąki pełne obłoków, znikąd donikąd płynących po niebie. Kiedy tak patrzę, święty spokój, nic nie pamiętam, nie czuję, nie wiem. Biegnij do marzeń każdego dnia, zaufaj sercu, co drogi zna. O tak, biegnij do marzeń, już czas, nie musisz się bać, przy tobie wciąż będę ja. Niech nam zawsze w sercach miłość gra, niech po śladach szczęścia z nami gra. Niech prowadzi w nocy i w dzień słońce czy deszcz, śmiech czy łza. Mój kochany, do mnie wróć, tęsknię wciąż, usłysz mój głos. Niech marzenia spełnią się, które w sercach naszych są. A w naszym szlagierowym studiu dzisiaj wyjątkowi goście, naprawdę można powiedzieć, to są artyści, których doskonale znacie od wielu, wielu lat. A kogo ja w naszym studiu witam? Otóż bardzo proszę, Edek Sikora, szlagierowy TUS. Witamy pięknie. Witam. Następnie oczywiście Adam Janosz, czyli można powiedzieć Adi, również wspaniała nagroda, czyli teledysk roku 2021. Witam. Dziękuję. Witam. I razem z nami Karpowicz Zbyszek. Zbyszek Karpowicz, wszystkim doskonale znany, z nagrodą, uwaga, uwaga, super szlagier roku 2022, listy śląskich szlagierów szlagierowo.pl. Witamy w studiu. Witamy, bardzo mi miło. Panowie, dziękuję za to, że jesteście razem z nami właśnie, że to zaproszenie przyjęliście. Tak, nagrody trzymacie w swoich dłoniach. Jak się z tym czujecie, z tymi wyjątkowymi wyróżnieniami? Tak na dobry początek. Znaczy, ja jestem dumny, tym bardziej, że mam taki jedyny egzemplarz. To jest tak, nie wiem, w znaczkach pocztowych, czy są też takie monety, które osiągają bardzo wysokie ceny, bo mają takie tak zwane kancery czy błędy. U mnie brakuje literki A. O. Tutaj, ale tym bardziej dla mnie to jest po prostu wartościowe, tak powiedziałem, bo to jest jedyny taki egzemplarz. Nawet ci, którzy myślą, że mają podobne, to się mylą. Dobrze, to że jest nie brakło. Unikat. Tak, to jest unikat. Tak. Dobrze, że nie brakło w imieniu, bo byłoby Edk, a tak jest Edka. To by było jeszcze bardziej unikatowe. Zbyszku, jak ty się czujesz z tą nagrodą? To powiem ci, mamy wiele, jako zespół Karpowicz Family, wiele wspaniałych nagród, ale takiej zacnej nie mieliśmy jeszcze nigdy. Dlatego jestem dumny i bardzo dziękuję publiczności facebookowej za to, że doceniła i powiedziała oficjalnie, że hitem i szlagierem roku 2022 jest nasz utwór Zobacz jak pięknie. Cieszymy się. I co na to Adi jeszcze? Jak ty skomentujesz tę nagrodę? No, ja mogę powiedzieć, że jestem bardzo mile zaskoczony z takiej nagrody, bo przeważnie otrzymuję nagrody wokalne gdzieś tam z koncertów czy jakichś innych rzeczy, ale nagroda teledysku roku, a tym bardziej muszę powiedzieć, że własnie wyprodukowany, bo mało się zdarza, żeby artysta był przed kamerą i za kamerą, nie? Także no, bardzo, bardzo mile zaskoczony, że będzie na centralnym miejscu na pewno w studiu. Przyjmij nasze gratulacje. Tak, dziękuję serdecznie. W ogóle panowie wszyscy przyjmiecie gratulacje, tak? Dziękujemy. Można się nawzajem wymienić. Fajny tekst tam. Uścisk dłoni, tak?
Najlepszego. Gratulacje oczywiście. To ja wam też gratuluję, tak żeby nie było wszystkim. No. Dziękujemy bardzo. Proszę. Gratulacje. Mam nadzieję, że jesteśmy dalej w kadrze. W każdym razie, drodzy panowie, nagrody nagrodami. Oczywiście wyróżnienia są bardzo ważne. Przy okazji też dodam, że tutaj wielkie gratulacje od producenta programu Jana Musialika do was też wędrują. On też wam tę nagrodę osobiście wręczył. Natomiast zapytam, czy ta nagroda w waszym przypadku takich doświadczonych artystów jeszcze do czegoś motywuje? No, ja powiem tak, że niech mi zazdroszczą ci, co nie dostali, bo jest to fajne uczucie, takie pogłaskanie po głowie, a producent, który nam po prostu ufundował te nagrody, też nie wziął po prostu tego z powietrza, tylko jakby sugerował się tym, co się dzieje na rynku. On tak powiem, obiektywnie zauważa ten nasz wkład, co się dzieje i tak dalej. Tym bardziej to jest to, ma tą wartość oprócz tej literki A. Także, jeszcze większą ma wartość. Jeszcze większą właśnie. Tak. Bo coś znaczy, to ma dla mnie znaczenie. Ale tak jeśli chodzi o ciebie, Zbyszku, no ja to motywuje? Ja bym powiedział, że pieniędzy z tego nie ma, ale za to wielka satysfakcja, że jednak ludzie oglądają, potrafią docenić i widać to, że jednak Karpowicz Family ma swoją renomę i za to wam, kochani, bardzo dziękujemy. I co jeszcze? Tak, dobrze, żeś powiedział, Zbyszku, nie wszystko bierze się pieniędzmi i nie wszystko można pieniędzmi kupić i załatwić, chociaż no, czasami ja, ale tu chodzi o to, że wyróżnienie w takim sensie jest dużo motywujące, znaczy mnie motywuje, żeby jeszcze lepsze produkować teledyski czy cokolwiek, chociaż wyprodukował już tego naprawdę bardzo, bardzo dużo i jeżeli chodzi o teledysk, to pierwsza taka nagroda bardzo mi... Po prostu bardzo mnie będzie motywowała do tego, żeby jeszcze lepiej zrobić, nie? Żeby na przykład zrobić trzy takie nagrody. A da się jeszcze lepiej zrobić? No myślę, że nie ma jakiejś granicy, czy coś się robi jeszcze lepiej albo gorzej od tego poprzedniego. To już oceniają sami widzowie i oni przecież ocenili teledysk na to, czy na, że pierwsze miejsce. Poza tym ja myślę tak, że też jest fajnie, że niektórzy się dopiero dowiedzieli, że Adi robi też teledyski. Tak, to ja, tak. Bardzo mi miło, zapraszam, chętnie zapraszam, mam jeszcze wolne terminy. Panowie, czy pamiętacie swoją pierwszą nagrodę, którą otrzymaliście w swojej karierze artystycznej? I producenckiej też i tak dalej, ty też komponujesz, piszesz teksty. Edziu, jak to? Pamiętasz tą swoją pierwszą nagrodę? Pamiętam, bo to było całkiem niedawno na moim beneficie. Naprawdę? To była pierwsza nagroda, taki właśnie duży, większy od tego taki dyplom pamiątkowy, który też Jasio Musialik ufundował. Także nie muszę za bardzo sięgać wstecz pamięcią. A wcześniej to są takie czasy grania rockowego. No to tak powiem, że otworzyły się przede mną na chwilę drzwi i zorientowałem się, że wiesz co, Edek, może próbuj to robić dalej, bo wiesz, zająć miejsce złotej dziesiątce, z tego czasu był taki przegląd OMPP, Ogólnopolski Młodzieżowy Przegląd Piosenki, to otwierało drzwi do Opola, do Jarocina, no niestety nie udało się ani tu pojechać z pewnych względów, no ale tak, zgodzę. Takie nagrody czasami motywują wykonawców do tego, żeby w siebie uwierzyć, nie? Tak jest. A Zbyszek, ty pamiętasz swoją pierwszą? Ja powiem, że właśnie zawdzięczam pierwszą nagrodę, to chyba było 23 lata temu i to wiecie, od kogo ta nagroda wypłynęła do zespołu Karpowicz Family? Od właśnie pana Janka Musialika. Piękny puchar wielki, złoty, który zdobi moją ściankę z dyplomami, z nagrodami, dlatego dziękuję, bo wtedy, 23 lata temu, pan Jan Musialik stwierdził, że jednak ten zespół chyba coś kiedyś będzie znaczyć. I znaczy przez 23 lata już tego czasu, prawda? I jeszcze Adi. Ja muszę się przyznać szczerze, bo jest szczerym człowiekiem, że ja nie pamiętam mojej pierwszej nagrody. Tyle tych nagród się już podczas mojej całej kadencji albo w ogóle artystycznej nazbierało. Kariery, można powiedzieć, tak. Także naprawdę nie pamiętam pierwszej nagrody. Na pewno ona była bardzo, bardzo wcześnie, jeszcze może w szkole podstawowej, gdzie też brał udział w różnych takich występach, niewystępach i tak.
tak dalej. Gdzieś tam na pewno jakąś pierwszą nagrodę, gdzie kiedyś rzek zdobył. A jeżeli chodzi o nagrody teraz już takie w późniejszych czasach, no to na pewno są nagrody, które się, zresztą wszystkie nagrody się ceni i wszystkie nagrody po prostu ma się do nich jakiś sentyment i mam wyłożone w studiu całe ściana dyplomów, różnych maskotek, różnych pucharów, nie pucharów. Także każdy ma swoja historia i każda nagroda po prostu kocha. Tak. Jednym słowem czekamy na kolejne. No, tak. I znowu by dał się o półka przykręcać, żeby znowu gdzieś tam coś albo mieszkanie powiększyć. Tak. No bo tak. nie da się już nic powiększać. Drodzy panowie, do rozmowy oczywiście powrócimy. Jak widać, warto otrzymywać nagrody, bo one jednak motywują nawet tak, można powiedzieć, już doświadczonych artystów naszego szlagierowego rynku. Do rozmowy powrócimy już za chwilę. Niech melodia gra, niech ją każdy zna, niech otworzy szczęścia drzwi. A my wracamy do rozmowy z naszymi gośćmi. Przypominam, Edek Sikora, Zbyszek Karpowicz, a także Adi. Panowie, to teraz kolejne pytanie. Już nieco może poważniejsze było o nagrodach, teraz jednak porozmawiajmy o tym tworzeniu szlagierów. Mamy czasy, jakie mamy, jest internet, to wszystko wygląda trochę inaczej niż było kiedyś. Gdybyście porównali produkcję szlagierów 25 lat temu, a teraz, co się zmieniło według Was? Każdego z nas special. To na pewno. Ale przede wszystkim, no tak patrzę od strony możliwości technicznych, bo kiedyś to było takie, no jakie było na tamte czasy, zrobienie teledysku to był wydatek, no taki bardzo poważny. Także to różnie wyglądało, bo to kręcili ludzie, którzy kręcili wesela tymi VHS-ami. Zresztą Adi najlepiej wie na ten temat, ja tak samo, bo tak się rozpoczynało. No, z Mankiem my też zaczynali od VHS-u. Tak samo warunki w studio. W tej chwili kiedyś dostać się do studio to było w ogóle schody takie jak na Mount Everest, a w tej chwili bardzo dużo jest studiów domowych i powiem szczerze, jeśli ktoś się przyłoży do tego, to robią dość ciekawe rzeczy nawet. No. Tak samo jest bardzo dużo dobrych tekściarzy. Się pokazało się, no ale pokazało się, że piszą trochę inaczej niż ja i bardzo fajnie. No, także jest coś takiego, że mówią, że od przybytku głowa nie boli, ale czasami jest tego za dużo, czasami pewnych rzeczy jest za mało, ale nie można powiedzieć, że jest pustka na rynku. Nie? Czyli technologia spowodowała do tego, że jest przystępność większa. Nie? Tak, tak. Zbyszek, jak ty to widzisz? No ja widzę, że właśnie ta technologia bardzo poszła do przodu. Obraz 20 lat temu czy 15, a teraz obraz to jest niebo, a ziemia przepaść. No ale ja jestem stały w uczuciach i 23 lata temu miałem pierwszego mojego tekściarza. Jest tu obok mojej prawej ręki Edziu Sikora, którego pozdrawiam serdecznie, Edku, i dziękuję ci za ponad 60 napisanych do mnie tekstów. Jesteś the best dla zespołu Karpowicz Family, no i wzorem dla wielu, wielu wykonawców, nie tylko śląskiej muzyki. I jeszcze Adi, co na to powie? Ja już nie mam co więcej powiedzieć, bo tutaj Edek i Zbyszek wszystko powiedzieli, co ja bym też mógł powiedzieć. Ja? Także my sobie raczej w tym samym ale wieku powiedz, i rozpoczynaliśmy na pewno gdzieś tam w takich samych mniej więcej okresie czasu, czy produkowanie, czy pisanie muzyki, czy produkowanie tej muzyki. Więc wtedy się odbywało to całkiem inaczej. Wiadomo, te schody były tak, jak Edek powiedział, do Mount Everestu, tak? A już nagrywanie jakichś teledysków, gdzie dostanie się gdzieś tam do jakiejś telewizji, żeby ktoś tam nagrywał. To też były po prostu praktycznie niemożliwe rzeczy. Wybierani byli ludzie odpowiedni, statystyki były takie, że no, do nas po prostu nie było tam miejsca. Dzisiaj po prostu każdy, kto chce, kto czuje, czy muzyka, czy w jakiś sposób kręcenie, czy teledysków, czy czegokolwiek, to ma szansę, ma otwarte miejsca, pokaż co umiesz, a my, czyli już po tej stronie taki bardziej jury, ja, albo tych profesjonalistów, stwierdzimy, czy to jest dobre, czy nie. Na przykład też bardzo fajnie to, że widzowie, czy publiczność stwierdziła, że dana piosenka, dany utwór powinien być na pierwszym miejscu, tak samo czy teledysk, czy cokolwiek odbyło się i ma być wyróżniony takim, a nie innym nagrodą, więc myślę, że dzisiaj otwarty jest świat do wszystkiego i co, jeżeli potrafisz coś robić i robisz to z sercem,
to rób to. Mówimy o teledyskach i tak dalej, ale z waszej perspektywy, jeśli chodzi o te 25 lat wstecz, tworzenie samego szlagieru i promocja tego szlagieru, wydaje się, że teraz jest łatwiej, przez to, że mamy internet, jednak te kanały oczywiście są bardziej dostępne. Tak, oczywiście. Znaczy, ja powiem tak, że i łatwiej, i trudniej, bo łatwiej jest coś zrobić, ale trudniej jest się przecisnąć przez ilokrotność tych wszystkich tam. Także wiesz, jak się polepszy, to się popieprzy, jak to mówią, nie? Także wszystko każdy kij w dwa końce. Raz wypuszczony na przykład teledysk obronić się może, ale czy tak się stanie, no, to wszystko zależy od odbiorcy. Ja pamiętam 40 lat temu, że rozpoczynał działalność muzyczną, można było powiedzieć, to rozpoczął to już tam w przedszkolu, na cymbałkach grał, ale tu nie o to chodzi, każdy z nas grał na cymbałkach w przedszkolu, ale tu mówi się o rzeczy, które się już sprzedawało, czyli komercyjnie się to robiło i te pierwsze moje wejścia gdzieś tam w świat wesel, bo tak się to rozpoczynało, no to 40 lat temu, że się rozpoczynało z moim zespołem pięcioosobowym, że rozpoczynał działalność. No to więc wtedy gdzieś w granicach, gdzie ja mieszkam w Siemianowicach, gdzieś tam Siemianowice, Chorzów, Bytom, to było tych zespołów 3-4. Dzisiaj jest 34. No, dodaj jeszcze. Dzisiaj już jest 100-150, nie? Nie licząc DJ-ów, bo dzisiaj lepiej jest zapłacić DJ-a, aniżeli zespół pięcioosobowy. Więc to jest już, nie, ale to już jest sprawa już taka finansowa, ale tych DJ-ów dzisiaj jest, no przecież dzisiaj być DJ-em to nie trzeba mieć żadnych jakichś nie wiadomo wyuczonych i tego, wystarczy mieć gust muzyczny, internet, tak, i to wszystko, dokładnie, dwa głośniki. Tak. I nie być za drogim, żeby przebić właśnie tych, którzy tak. Dokładnie. Drodzy Państwo, to jest oczywiście nasza rozmowa w naszym szlagierowym studiu. Do tej rozmowy powrócimy już za chwilę, bo jak słyszeliśmy, tak naprawdę niby jest łatwiej, ale chyba jednak nie do końca. Ciąg dalszy już za chwilę.